Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym łowcy demonów na W60 i będziemy tutaj klikać sobie lożki, dlatego że jak sami widzicie mamy już prawie same legendarne itemki, brakuje nam trinketu, klaty, no i broni. Oczywiście broń boli najbardziej, dlatego że jak tutaj sobie patrzę, po północy wypadły mi jakieś bronie w zbrojowni, no to mamy plus 20, plus 18, pewnie jeszcze jakieś większe, te średnie da się wykręcić, no więc legendarna broń pewnie dawałaby mi z 40, może nawet 50 średnich. No ale mimo wszystko mamy fajne procenty na te lochy, więc po prostu dzisiaj wbijemy sobie kilka ładnych leveli. No i dalej będę robił ten legendarny loszek, żeby po prostu jeszcze mocniejsze itemki zdobyć. Może mi w końcu broń wypadnie, to da jeszcze większego boosta, zobaczymy jak to wyjdzie. Tak czy inaczej, no mieliśmy teraz weekend tak naprawdę legendarny. Oprócz tego, że w piątek o 16 wystartował legendarny loszek, no to również wystartowały bardzo fajne eventy. Był event Golda, był event Petów, więc tak naprawdę wszystkie postacie tutaj na serwerze i generalnie w ogóle w grze, wszystkie postacie bardzo fajnie się wzmocniły. W tym momencie, jak widzicie, mamy 2760, prawie już w sumie 2800 zręczności, no i 2600 wytrzymałości, więc tak wyglądają moje podstawy. Boczki już sobie tutaj dokręciłem do 1210, szczęście 1255, więc tego na ten moment już nie planuję ruszać. No i po prostu tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o to wzmocnienie postaci, przede wszystkim na W60, no to wydarzyła się rzecz niesamowita, dlatego że co niektóre osoby, co niektóre postacie wzmocniły się aż za bardzo. Zaraz tu to w ogóle omówię wszystko, dlatego że pewnie to was najbardziej ciekawi, zresztą pewnie to jest w tytule, dlatego że masa rekordów padła na tym serwerze i niektóre rekordy były wręcz nie do pomyślenia, można by powiedzieć. W tym momencie topka wygląda tak, to was chyba też ciekawi, więc pokażę. Jak widzicie, mamy już tutaj tak naprawdę no 340 levele, już w sumie niedługo tak naprawdę, mimo że serwer co? Wczoraj miał miesiąc w ogóle, wczoraj był miesiąc serwera, 18 listopada wystartował, wczoraj był 18 grudnia, dzisiaj już mamy powiedzmy miesiąc i jeden dzień, no ale tak czy inaczej niektóre postacie tak mocno pocisnęły, że już tutaj powoli się będą zbliżać do stopowania lochów, o ile oczywiście te osoby będą te lochy stopować, no ale tak po prostu wygląda topka. Mamy już 320 levele, 330, no i tutaj jakiś ber 341 level, Pikachu paladynem 331, tu w ogóle Cliffek 333 również paladynem, Halobardem 335, no powiem wam szczerze, że bardzo serwer oczywiście po raz kolejny poszedł do przodu, no i tak jak już wspomniałem, aż za bardzo, dlatego że jak widzicie, mamy tutaj w ogóle, zobaczcie, top 3 to są wszyscy gracze z Węgier, to w ogóle taka ciekawostka, no i mamy jednego kolegę, który jest totalnym potworem, dlatego że kolega Apo w tym momencie, zobaczcie, ma już gemy po 1135, 1122, tu widzę, że niektóre małe, on pewnie te gemy powymienia za tydzień po prostu, jak będzie event twierdzy, no ale tak czy inaczej to jest po prostu bestia, zobaczcie jakie ma te gemy i tu od razu zaspoileruję, zaraz wam to zresztą pokażę, ten kolega ma już setną kopalnię klejnotów, wbił po miesiącu serwera, niemożliwe, to jest dla mnie w ogóle jakieś, no nie mieści mi się to, szczerze mówiąc, w głowie. Dlatego że, no sami musicie przyznać, nie? To jest chore, to jest po prostu dla mnie chore, jak ta gra w tym momencie wygląda, jeżeli ma się odpowiednią ilość grzybów, no i dokładnie ten kolega, oprócz tego, że już ma setną kopalnię klejnotów, gra tutaj wojownikiem, jak widzicie, to ma również całą twierdzę w ogóle wymaksowaną, do czego też zaraz przejdę, no ale właśnie, tak po prostu jego postać się prezentuje, no i mamy drugiego wariata, właśnie tego Aresa, który z tego co wiem, ma w tym momencie już 50 kopalnię klejnotów, więc no wiadomo, 50 mniej, no ale tak czy inaczej zobaczcie, że te gemy dość podobne, no bo tak jak ja wam zawsze mówię, od około 50-60 poziomu kopalni potem już to skipowanie nie ma zbyt dużego sensu, dlatego że już te klejnoty tak bardzo się nie wzmacniają, no i on też te gemy ma bardzo, ale to bardzo mocne, więc tutaj gildia Worst Nightbar, jak dobrze czytam, to jest gildia bodajże węgierska głównie, tutaj też jest Sombej swoją drogą, no i właśnie oni tak pocisnęli, a przynajmniej kilku z nich tak mocno wykorzystali ten legendarny loch. Ktoś może się zapytać, skąd mieli na tyle surek? No po prostu można powiedzieć, że no taki koka, nie? Apo to jest taki koka, do czego też zaraz przejdę. Kto nie wie, kto to jest koka, czy tam jeżeli ktoś w ogóle nie orientuje się, to polecam chyba 2 odcinki temu albo 3 odcinki temu nagrałem, że pobił kolejne rekordy, gra na W58, no i Apo również pobił znowu jego rekordy, więc no i można powiedzieć, że oni są dość podobni, bo te grzybki mają, no można powiedzieć, nie
ograniczone. No i właśnie dzięki temu, że powstała ta wersja lochu Ultimate, to te surowce zdobywa się jeszcze szybciej. No i wiadomo, poskipowali wszystko dosłownie tutaj, no, twierdzę do 20. Jak już mieli tą twierdzę 20, to ten legendarny loszek dawał naprawdę sporo tych surków, no i mogli lecieć z tą kopalnią. No teraz, robiąc jedno przejście legendarnego lochu, robisz tak naprawdę 3, jeżeli używasz tego trybu Ultimate, więc no jeszcze bardziej to przyspieszyło, tak jak wspomniałem, te osoby, które wydają naprawdę setki, można już powiedzieć, tysięcy grzybów na ten legendarny loszek. No i dobra, żeby tutaj tak nie być gołosłownym, to chcę wam pokazać później, to najpierw ten screen, zobaczcie, to jest screen z SF Toolsa, mamy kolegę Apo, jak widzicie w prawym górnym rogu było to, ten skan cały był zrobiony właśnie 18 grudnia, czyli wczoraj wieczorem o godzinie 18:18. No i jeżeli chodzi o tego kolegę, to mamy również dokładne jego dane, jak to wszystko się u niego go prezentuje. No interesuje nas najbardziej prawa strona, bo zobaczcie, mamy twierdza 20, tutaj te kwatery robotników 15, mamy oczywiście eko po 20, no i ta kopalnia gemów setka, akademia 20, no on ma w ogóle całą twierdzę już wymaksowaną, nie? Tu nie ma co mówić, wszystko ma na maksa, wszystkie budynki, coś co dla graczy przeważnie trwa lata, powiedzmy, to dla niego trwało to dokładnie 30 dni, bestia, totalna bestia, jestem ciekaw, jak tutaj ten jego wojownik się rozwinie, bo powiem wam szczerze, że no nie wiem, nawet nie wiem dokładnie, jak to skomentować, jest to dla mnie niepojęte, jak ten człowiek po prostu ciśnie, i to również jest dla mnie niepojęte, jak ten tryb Ultimate tutaj może zboostować takich graczy. No wiadomo, że on już tutaj prędzej czy później dojdzie do tego stopowania lochów, więc nie będzie mu się opłacało, jakby wiecie, dalej tych lochów robić, bo lepiej będzie mu stopować, no chyba że, chociaż w sumie nie wiem, z takim zasobem grzybów to on może po prostu cały czas grać na expa, cisnąć te lochy i farmić sobie golda na legendarnym lochu, no i to jest tak naprawdę nieskończoność tego golda, można by powiedzieć, więc no dla mnie to jest no niepojęte. Nie mam screena Aresa, natomiast musicie mi uwierzyć na słowo, zresztą to widać po gemach, że Ares również ma tą kopalnię klejnotów 50, więc też bardzo mocno pocisnął, no ale to nie robi takiego wrażenia jak właśnie ten wojownik Apo. No i tutaj mamy drugi screen, to właśnie nawiązanie do tego mojego odcinka ostatniego z no tam nagrywałem, że wydał tam ponad 1 000 000 grzybów 4 miesiące na tą postać. Generalnie chodzi tam o graczu, który nazywa się Fake Coca, cały odcinek mu poświęciłem ostatnio, no i zobaczcie, jak to wygląda. Zrobiłem tutaj screena rekordów, no i mamy tak, Coca pobił rekord maksymalnej tam kopalni gemów, czyli setki, w 121 dni z tego co widzę, więc tyle mu to zajęło. Oczywiście wiadomo, że pewnie zrobiłby to szybciej, jakby ten tryb Ultimate po prostu wszedł szybciej, nie? No ten tryb Ultimate bardzo pomógł. Potem mamy za chwilkę, że Coca również pobił rekord z maksymalizowania twierdzy, czyli po prostu wszystkich budynków na maksa również po 121 dniach, no bo to było właśnie wtedy, jak się zaczął ten legendarny loch, to chyba była sobota. No i zobaczcie teraz, teraz mamy tutaj Andromeda, to nieważne za bardzo, no i mamy właśnie Apo. Pobił po 29 dniach, czyli no nie wiem, to był piątek, sobota, nieważne, chyba sobota, bo ja tego screena robiłem wczoraj, czyli to było jak wczoraj, no sobota, dobra. No i pobił właśnie rekord tej kopalni 20 po 29 dniach, no i potem mamy, że pobił rekord właśnie najszybszej kopalni setki po 30 dniach, więc najszybciej w ogóle w historii tej gry zrobił tą kopalnię setkę. Zajęło mu to 30 dni, czyli równy miesiąc, więc śmiesznie to wygląda, jak Coca tak mocno pobił poprzedni rekord. Nie wiem, ile on tam miał, ale chyba również należał do właśnie do tego Apo, bo to jest Apokalipto z serwera 20 węgierskiego. Jak ktoś chce, to sobie może ogarnąć tam jego postać. On tam ma chyba taki nick właśnie. Też tam leciał tak bardzo. Coca pobił jego... Coca pobił jego właśnie rekord, no i teraz Apo po raz kolejny ten rekord pobił tak bardzo, że no ciężko będzie komukolwiek po raz kolejny to pobić, no chyba że nie wiem, legendarny loch będzie startował razem ze startem serwera, co ostatnio się nie zdarza za bardzo, no i właśnie od razu od startu będzie tak farmił ten tryb Ultimate, no i może ewentualnie wtedy ktoś go tam pobije, no ale mamy miesiąc właśnie do tej kopalni setki, no i na screenie nie, bo jeszcze jak robiłem tego screena, to tego nie było, teraz już to jest, mogę wam pokazać w sumie na szybko, nie pokazać, tylko powiedzieć, już nie będę robił screena, no ale właśnie Coca, przepraszam, nie Coca, tylko
A po wczoraj o godzinie 23.39, czyli po prostu dzień później, bo to mówię, te rekordy były w sobotę, które widzicie na tym screenie, no a jeszcze wczoraj wieczorem chyba musiał cały weekend farmić po prostu ten tryb Ultimate, żeby tą twierdzę maksować. No i po 31 dniach, czyli dzień później, już ulepszył całą twierdzę na maksa, no i ten rekord, tak jak mówię, został pobity po 31 dniach, więc w sumie można powiedzieć, że miesiąc na zmaksowanie bardziej całej twierdzy. Wszystko dzięki temu, że powstał taki tryb Ultimate. No oczywiście nie wspominam tutaj o tym, ile to jest golda. Już ma tutaj podstawy po 3600. Na tym levelu jeszcze tego golda nie leci jakoś giga dużo, no ale to jest masa golda, to jest masa, zobaczcie, już tu ma itemki razy 13 poulepszane, to jest masa kryształów. Całe szczęście, że z legendarnego lochu nie leci za dużo dusz, bo też już by miał pewnie całe tutaj zmaksymalizowane pod ziemię, no ale tych dusz nie leci jakoś giga dużo, chociaż już podejrzewam, że wszystkie budynki może mieć na 15, już tutaj powoli lecieć z kopalnią złota, więc no dla mnie to jest chore, co się wydarzyło na tym serwerze 60, to już mogę wam schować, no i tyle, nie? No gadam już 10 minut o tym, ale no to jest główny, można powiedzieć, temat odcinka, te nasze klikanie lożków to jest taki dodatek, no i właśnie tak to po prostu się prezentuje, tak wygląda topka. No Melendez tutaj bardzo mocno cisnął, Melendez pobił rekord tam, no wojownik dotychczasowego, nie? Wbił najszybciej poziom 300 i tak dalej, no ale jak widzimy, Apo chyba nie da mu wbić tego rekordu 400 poziomu, który też planował, bo po prostu zrobi to prawdopodobnie szybciej, zwłaszcza z takimi gemami. Także no mówię, serwer idzie w bardzo dużym tempie, bardzo szybkim tempie, ludzie tutaj, jak sami widzicie, no cisną niesamowicie, zwłaszcza co niektórzy, no i tak po prostu te top 30 się prezentuje. Gildie niezbyt ważne, ukończyliśmy już sobie wszystkie nasze wyprawy, więc teraz już robiliśmy ataki, jesteśmy top 1, twierdzę, no to też za bardzo nieistotne, chociaż możemy zobaczyć w sumie, bo raczej Apo będzie dokładnie, Apo zobaczcie, poziom 505 tej twierdzy, tych wszystkich ulepszeń, no i ma tyle czci, więc tutaj Apo zdecydowanie pocisnął bardzo mocno, no i mamy Aresa 372. No ale Ares, z tego co wiem, właśnie głównie się skupił na kopalni, a innych budynków za bardzo nie ruszał. Pupilki wyglądają teraz tak, najwięcej osób ma tam, w sensie najwięcej pupili mają chyba po 60, fajnie by było, jakby się to odbugowało. Ja w tym tygodniu, zaraz tu w ogóle przejdę do swojej postaci, no tu mamy Pikachu 61, my mamy w tym momencie 52, natomiast z tego co wiem, no i podziemia też już pewnie, o zobaczcie, Pikachu ma 15, tu kilka 15 już mają, co niektórzy 14, 12, no tak to się prezentuje. Dobra, więc tak, rankingi to chciałem przede wszystkim poruszyć, bo jest to dla mnie po prostu niesłychane, możecie napisać w komentarzu, co o tym sądzicie. No a my teraz lecimy sobie do naszej postaci, no i co tu się pozmieniało, zrobiłem kilka ranów legendarnego lożku, w ogóle legendarny roszek będę robił głównie na streamach, to w ogóle jak ktoś chce, w tym tygodniu, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to codziennie o 18 będą streamki, gdzie będziemy na wszystkich postaciach robić właśnie ten legendarny loszek. No i w tym momencie moje statystyki wyglądają tak, mamy 10 legendarek zdobytych, no i tak się ogólnie, tak jak mówię, prezentują statystyki. Co do powtórek, poleciała mi chyba tylko jedna i z tego co pamiętam dokładnie, to był ten róg, więc dałem tutaj na Mariusza. No i oczywiście wiadomo, leciały mi też takie itemy, których nie mogę założyć, na przykład dwa wisiorki, dwa tutaj hełmy, jak widzicie, więc no co niektóre musiałem dać tam na pachołki itemki. No ale tak czy inaczej, tylko jedna powtórka, no i niestety broni w dalszym ciągu nie mamy, więc no troszkę ten legendarny loszek porobiłem, ale to co wam powiedziałem na początku, teraz będę chciał sobie tutaj, no wbić kilka leveli, albo nawet kilkanaście, zobaczymy jak nam to dzisiaj pójdzie i dalej ten legendarny loch cisnąć, żeby dostać mocniejsze itemy. Dalej, aurę mamy 7, jak widzicie, tutaj arenka w tym momencie wygląda tak, muszę zrobić w ogóle reset, bo przed chwilą kupiłem też, w sensie no nie przed chwilą, jakiś czas temu kupiłem skipa 7-dniowego, bo niestety nie miałem platyny, już te platynki mi się powoli pokazują, mamy na popcorn, mamy na koktajle, no i mamy na toaletę w tym momencie, więc w sumie ta najważniejsza platyna, w ogóle wyleciały mi oprócz toalety, wyleciało mi również potwory i coś tam jeszcze, więc miałem 3 platyny, no ale z tej trójki musiałem wybrać toaletę, teraz by było dobrze, żeby potwory szybko poleciały, no ale tak ta arenka w tym momencie wygląda, nie wiem w sumie ile mogę zdobyć runki, zobaczcie, już tu mamy po 16%, no ostatnio dużo nie skipowaliśmy, bo mówię, zaczęły sypać te platyny, więc te platynki sobie kupowałem, no ale w sumie jak mi lecą jakieś 16, to możemy też powymieniać jeszcze w międzyczasie, może na razie tylko sobie, a potem zobaczymy co nam tam jeszcze poleci z pachołków naszych, to możemy w tym momencie sprzedać. Dobra, tu niezbyt istotne chyba, jeżeli chodzi o wiedźmę, to jutro, tak dokładnie, jutro jest 20, będziemy mieli nowy czar, więc na razie mamy tylko ten jeden, no i pupilki tam co niektórzy mają po 60,
60, bo pewnie już w tamtym tygodniu zrobili pierwsze przejścia. No jak widzicie, my w tym momencie mamy już zębika na stówkę, złapiemy sobie toperza w środę, no i będziemy musieli rysia złapać w czwartek. Tu jeżeli chodzi o światło, to się zastanawiam, bo tego ptasia to my w zasadzie już możemy ubić, dokładnie, bez problemu. Złapiemy sobie tego ptasia w czwartek, no i zobaczymy, jak tu dalej pójdzie. Potrzebuję chyba trenera 11, żeby zrobić to przejście z dzyńki właśnie na oko, więc no będziemy musieli może skipnąć delikatnie coś tutaj w tym podziemiu. Dusz mamy, więc nie powinien to być jakiś duży problem, no ale to już bliżej końca tygodnia, jak już złapiemy tego ptasia. W ziemi tak samo, ponik na stówkę, musimy złapać lisa i będziemy klikać wiki. W ogniu, no to powoli, w ogniu sobie w sumie możemy nakarmić, no ale też kogut się już zbliża powolutku, powiedzmy, do stówki, chociaż jeszcze chyba skarabary nie ubije, nie ma co klikać, do skarabary mamy jeszcze troszkę czasu. Złapiemy też tego Infernixa, no i w wodzie również żarłacza możemy sobie nakarmić w tym momencie. Złapałem wczoraj rybę w niedzielną noc i tak po prostu pupile się prezentują, więc delikatny buścik, można by powiedzieć, tutaj wyniknął właśnie z tego eventu pupili. Dobra, lecimy dalej. Zacznę sobie może właśnie od portalu, ale go niestety raczej nie ubijemy, no dokładnie, to jest magość, więc się nawet nie odrodzimy. No ale lożki to zaraz, podziemie, serce mi się buduje 12, traktor miałem 11, no i trener 10, tak się to prezentuje, twierdza mi stanęła 13, wieczorkiem mi się skończą kwatery na 11 i chyba polecę sobie dalej właśnie z tą twierdzą, tak mi się wydaje, żeby jak najszybciej tą 15 wbić. No już tutaj mamy sporo 15, już mamy jakąś 17 Melendez, więc no te czarne gemiki lecą, jak widzicie też mi poleciał jeden legendarny. Może jakieś delikatne szukanie gemów sobie zrobimy w przyszły weekend, jak będzie właśnie ten event twierdzy, plus jeszcze troszkę tych itemków legendarnych dojdzie, to może się tutaj spróbuję poprzebierać w te legendarne gemiki, ale to zobaczymy. No i co, tutaj nic ciekawego, gildyjka, tak jak mówię, już mamy po 200% i też mamy już, zobaczcie, czterogłową hydrę, więc też ten pupil ruszył ostatnio i chyba tyle, nie? Chyba tyle, jeżeli chodzi o tam jakieś ewentualne nasze, powiedzmy, ulepszenia naszej postaci, bo to was pewnie też interesuje. No i co? I chyba możemy lecieć w lochy, tak? Starałem się przyspieszyć dość mocno, bo sporo mi zajęło to gadanie o tym apo, no ale mówię, no dawajcie znać w komentarzach, co wy w ogóle o tym apo myślicie, bo moim zdaniem jest to dosłownie bestia. A my lecimy w lożki, tutaj mamy tego magusia, dokładnie, na niego mieliśmy bardzo dużo procent, no powinny te lochy bardzo nam ładnie paść. Tu mamy tylko plus 11, nie jakaś wybitna runka, więc możemy rozmontować, lecimy dalej. Maguś, to pamiętacie pewnie z ostatniego odcinka, był dla nas blok. No a teraz już chyba dokładnie powinniśmy polecieć do końca, bo tu już raczej chociaż nie, jeszcze jeden mag będzie, to będzie chyba ta wiedźma, no ale ją też raczej ubijemy. No tutaj lepsze gemy u nas, lepsze gemy u pachołków, lepsze itemki, tam też trochę im powymieniałem, więc zdecydowanie powinno to jako tako pójść. Dobra, teraz mamy wojownika, no nie chce iść jakoś tak łatwo, ale poszedł, no i zobaczcie, 307 level, mamy jakąś klatę dla Barbara, plus 23, tracimy pancerz, no raczej nic ciekawego, raczej lecimy sobie tutaj dalej. No i dokładnie, teraz mamy zwiada, padł za jednego grzyba, zobaczmy, na wszystkie staty, to chyba też nas jakoś nie jara, no i niestety już rozmontowania, wycyskaliśmy się z rozmontowań, no mogłem takie rzeczy robić przez weekend, bo przez weekend mieliśmy oczywiście, teraz mamy tego maga swoją drogą, przez weekend mieliśmy oczywiście bardzo fajne eventy, mieliśmy, no event wiedźmy tutaj akurat nie działał, bo jeszcze nie mamy wszystkich zwoi, no ale mieliśmy między innymi to 15 rozmontowań, w ogóle aha, i jeszcze pachołkom ogarnąłem 15% bonus z run, jak tutaj, bo na którym streamie w tamtym tygodniu sobie szukałem itemków do awki, bo już mogłem oczywiście komplet mieć, już mamy tutaj 50% złota i 10% PD, więc już to mamy z głowy, no i też przy okazji jak tego szukałem, to im pozmieniałem te runki, żeby mieli po 15%, pasek za dużo mu nie zmienia, więc no dobra, na razie odłożymy na bok, no ale to też dla waszej informacji. Mogłem to zrobić w weekend, ale szczerze mówiąc w weekend nie miałem czasu za bardzo, wczoraj w sumie, no tak jak wam mówiłem tam na streamku piątkowym bodajże, jak robiliśmy to otwarcie legendarnego lochu, w sobotę sobie zrobiłem, że tak powiem, wolne od streamowania, dlatego że, dobra, siedzi, dlatego że miałem wczoraj egzamin na studiach, taki w sumie jedyny w tym semestrze, jakiś powiedzmy ważniejszy i cięższy, że tak powiem, więc no chciałem po prostu poświęcić wieczór w sobotę, żeby się pouczyć, no i wczoraj praktycznie cały dzień byłem na uczelni, średnio miałem czas, żeby cokolwiek nagrać, ale dobra, mamy to, mamy zamknięty cykl grozy w strefie mroku, no
i teraz lecimy sobie dalej, co mamy dalej. Na wieżę. Na wieżę mamy bardzo dużo, 10%. Czy my w ogóle dzisiaj tą wieżę zamkniemy? 90 to była czwarta. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby to zrobić, chociaż zobaczymy. O, jakaś nam brońka poleciała dla Magusia, na wszystkie staty, ale zobaczmy. Plus 45, bardzo fajna runka, no chyba mu wymienimy. Ja tutaj broń na magu wymieniałem. Dawała plus 103 ta gitarka już, no ale tutaj lepsza runa, średnich 45, więc sporo, także zrobimy sobie to tak, no i to na razie zostawimy, dobra. Może się przydać pod kątem właśnie jeszcze tej wieży, no wieżę też nam się przyda ubić, żeby po prostu już zmaksymalizować tego golda właśnie z, tu mamy coś na siłkę, właśnie z awki. Dobra, co tu mi daje? Bardzo mało kryształu, no najmniej mi daje to, więc to będziemy sprzedawać, tamte itemki na razie sobie zostawimy. No jeszcze mamy na szkołę magii, z tego co widzę, prawie 5%, mamy na siedzibę główną firmy Playa Games prawie 2,5%, no i potem na Cerbera 0,47%, ale Cerber za dużo nam nie da. O, zobaczcie, znowu, i patrzcie, nawet nie musieliśmy za bardzo, no ewentualnie Barbarowi tu wymienimy, ale nawet bardzo nie musieliśmy sobie wymieniać tych runek, bo tak naprawdę nam same wpadły, więc to też bardzo fajnie. No i zobaczcie, te wieże nam padają praktycznie za darmo. Kolejna, 99, mamy jakąś klatę dla wojownika, zobaczmy. No nie bardzo, chociaż ile ona daje? No daje mnie więcej kryształu, więc sobie zrobimy w ten sposób. Mam też itemki, co niektóre poulepszane razy, chociaż nie, które... A, rękawice mamy, możemy na razy 9 w sumie, no bo wymieniałem to, wiadomo. Z kryształem nie mam problemu tutaj na tym koncie, no ale niestety z metalem jest problem, więc nie wszystko da się z powrotem razy 10 ulepszyć, zwłaszcza tych itemków legendarnych. No i dobra, i mamy to, ej, zero emocji szczerze mówiąc, w ogóle, oj, teraz osiągnięcie, w ogóle żadnych problemów tutaj, jeżeli chodzi o tą wieżę, tak jak zawsze z tym ostatnim się troszeczkę męczyliśmy, tak tutaj jak widzicie padło nam to totalnie bez problemu, no i mamy wieżę z głowy, super, lecimy dalej. Teraz tak jak mówiłem, ta szkoła magii, zobaczmy jak to w ogóle wygląda, uświęcona tradycją szkoła magii, mamy Hagrida. Hagrid to jest on, tak, to jest on, prawie 5% na niego, więc no też powinien dość szybko paść, zobaczmy jak to nam tutaj pójdzie z nim. Oczywiście możemy też odblokować piekło i to piekło też będziemy sobie zaraz próbować klikać dalej z racji tego, że ten cyrk pokonaliśmy w strefie mroku, ale to wszystko na spokojnie. Zaraz tutaj najpierw sobie ogarniemy, powiedzmy, te ciekawsze rzeczy. Mogę wam w sumie pokazać... Aha, jeszcze portale mam dla was pozapisywane, to zaraz obejrzymy. No i tam raszplunkę możemy obejrzeć. No żeby tak, powiedzmy, tradycji stało się zadość. Barbar za wiele nie zrobił, Kunegunda no też nie za wiele, dobra. To tutaj z tego co widzę... Głównie my ją rozbroiliśmy. No nie było to jakieś emocjonalne, tak jak mówię, dlatego że no za dużo problemów nam tutaj nie sprawiła ta wieża, no ale to nie ma co się dziwić, no legendarny loch, czarne gemy, także to wszystko pada bardzo, ale to bardzo łatwo, chociaż no troszkę odrodzeń tu musiało być, no ale ta wieża nam fajnie padła, już jest 22 minuta, Boże, a my dopiero zaczynamy. Dobra, teraz dalej, teraz mamy w tej strefie światła, w szkole magii mamy maga, więc chyba nie będzie tak łatwo go ubić. Natomiast mamy, chociaż jeszcze skana zrobię na spokojnie, mamy siedzibę główną firmy Playa Games, to jest piekielny Peter, 2,5% na niego, zobaczmy sobie jak on nam tutaj padnie, on nam da oczywiście 300 milionów expa, my teraz na level potrzebujemy 443, no ale również powinno to fajnie siąść, to są w ogóle jeszcze procenty ze starą runką, dostaliśmy tą runkę 3% większą, więc jeszcze tam jako taką... Te procenty nam pewnie wzrosły, no ale dobra, padaj, padaj. No i co, tego Cerbera nie ruszamy. No mam jeszcze na Esteros na Górołaza 0,35%. Ten Esteros fajnie by było ubić, ale to może na końcu odcinka, jak jeszcze trochę leveli wbijemy, jak się tutaj jeszcze troszkę wzmocnimy. Mamy coś dla Woja, zobaczcie, i to jest dość drogie, w sensie dla Woja, dla nas po prostu. Minus 22, tu Wojowi daje plus 16, ale okej, możemy to zrobić w taki sposób, a tu ewentualnie coś, co nam daje mało kryształu, choć chociaż tu wszystko nam daje sporo. Dobra, to tą klatę sobie oplujemy, bo ona już była w kiblu i zrobimy to w taki sposób. Okej, możemy obejrzeć tego Petera, bo to też może być dość ciekawa walka. Zobaczmy ile tutaj w ogóle odrodzeń. No on nie ma za dużo HP standardowo, ale bardzo mocno bije jak na wojownika. Pierwsze odrodzonko, drugie odrodzonko, trzecie odrodzonko i chyba jeszcze... A nie, jeszcze bardzo mocny kryt na koniec, więc trzy odrodzonka tylko były potrzebne. Troszkę golda tutaj sfarmiliśmy. No i co dalej? Zastanawiam się. Może tornadka jeszcze poklikamy, bo to też pewnie popada fajnie i tam nam ewentualnie jakieś poziomy da. Mamy 310 level.
No wbić dzisiaj 320 byłoby na pewno miło, nie ma co się oszukiwać, no ale zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. No i itemki niestety muszę sprzedawać, mimo że lepiej by je było do Wiedźmy oddać, ale akurat to nas za bardzo nie boli, bo tak jak mówię, i tak ten event Wiedźmy jeszcze nie działa na tym serwerze, więc i tak to możemy do kotła, fajnie, więc i tak tutaj no za dużo byśmy nie zyskali, jakbyśmy to tornadko wczoraj klikali, bo na jedno by wyszło, ale dobra, lecimy, lecimy i zobaczymy. Póki co bardzo fajnie to pada, mamy już 360 te piąte tornado, więc tak naprawdę no jeszcze 120 około, w tym momencie dokładnie 120 i będziemy sobie mogli już trafić na tego silnego gula, no i co za tym idzie, zrobić ten stop powiedzmy, chociaż zobaczymy jak to jeszcze wyjdzie. Jesteśmy łowcą demonów, te lochy pewnie bardzo, ale to bardzo ładnie nam będą szły, więc może zrobimy tak jak na bardzie, że po prostu klikniemy tego silnego gula, polecimy dalej i może na jakimś, nie wiem, 600, 650 może tornadzie wtedy zrobimy stopa, dlatego że no wiadomo, no szybciej po prostu dojdziemy do tego etapu stopowania lochów i będziemy to już mieli z głowy. No a jak to tak ładnie idzie, to szkoda by nie skorzystać. No raczej w tym momencie ten silny gul to chyba nie będzie dla nas jakaś przeszkoda, zwłaszcza na tej klasie postaci, ale mówię, to wszystko wyjdzie w praniu. Teraz mamy wojownika, zobaczmy, ten wojownik jeszcze padł, niewidzialny koszmar również nam szybko padł. No teraz mamy tych wojowników sporo, no troszkę golda tutaj leci, chociaż nie za dużo. Mieliśmy 50 milionów, teraz mamy 80, także 30 milionów póki co z tego tornadka. No ten przeciwnik da nam prawdopodobnie 311 level, chociaż no już taki delikatny opór można powiedzieć, że postawił, ale dobra, siedzi ten 311 level, lecimy dalej. Teraz mamy niewidzialny koszmar, czy to jest zwiadowca, kolejny zwiadowca też powinien paść łatwo, Maguś padł bardzo łatwo, no i teraz kolejny wojownik, zobaczmy jak nam to tutaj pójdzie. No i co? I zastanawiam się, czy robić jeszcze jednego skana, czy po prostu sobie poszukać kluczyka do tego piekła. Mam nadzieję, że nam szybko wyleci i po prostu lecieć z tym piekłem. No, no to piekło w tej strefie mroku w tym momencie da nam najwięcej po prostu tego expa, więc chyba będziemy musieli po prostu zrobić tak. Teraz mamy bardzo dużo tych nietoperzy niestety. To jest dość duża przeszkoda, bo to są wszyscy wojownicy, no i wiadomo, wojownicy w tym tornadzie to jest jakiś tam blok, chociaż no mówię, dlatego łowcy demonów nie jakiś giga duży. Ale nie wiem, czy my tutaj dociśniemy kolejny level. No nie daje to jakoś bardzo, ale to bardzo duże expa. Zresztą wy widzicie w lewym górnym rogu, jak ten paseczek nam tutaj rośnie z tym expem. No i dobra, lecimy, lecimy sobie dalej. No, chociaż nie wiem. Dobra, stop, stop, na razie nie. Teraz tak, możemy sobie polecieć do 2800 tej z ręki, o ile nam się uda. Tu już jesteśmy blisko 15 tysięcy ogólnej statystyki. Chyba się uda, ledwo jeszcze. O, dobra, idealnie, 2800 z ręki. Teraz troszkę w HP będę szedł i teraz sobie lecimy do tej kopalni. Cyk, no mamy niestety gemik. Jeszcze się tu przeloguję w razie czego, żeby gra na pewno szczytała, że pokonaliśmy ten cyrk grozy. Jeszcze tu zerknę, dlatego że wiadomo jak to teraz działa, może być problem, ale tak, już to mamy zaliczone tak jakbyś powinno, więc powinien nam zaraz polecić kluczyk. Mamy jakiś gemik na intę, tu możemy im jeszcze ewentualnie powymieniać 373 366, dobra, oni jeszcze nie mają wszystkich czarnych, więc wiadomo jak to wygląda. Kolejny gemik na intę, no też powiedzmy, że wymienimy, tu nie da jakiegoś dużego boosta, ale niech będzie. Dalej, teraz mamy na HP, na HP już nas za bardzo nie interesują, kurde, no daj mi ten klucz, teraz czarny, no ale okej, czarny, właśnie się tak zastanawiam, czy sobie wymieniać te czarne, bo te czarne już są po 303, a my tu mamy 201 nawet, co niektóre, może sobie wymienię, wiecie, może to tam ewentualnie pomóc. Teraz mamy znowu gemik na HP, no jest ten klucz zawsze nam szybko leciał. Teraz mały czarny, to jego sobie weźmiemy na Kunegundę. 396, 387. Dobra, niech to będzie tak, żeby tutaj Kunegunda też już miała. Teraz mamy na siłkę. No nie poleci nam chyba dzisiaj ten klucz. Masakra. Zobaczmy. O, tu w ogóle bardzo słaby gem. Z tego co widzę, bardzo stary po prostu. Więc niech leci w taki sposób. Mamy duży czarny, dobra. To powiedzmy, że dla siebie znowu. Tylko co, 203, to możemy tego wymienić. Może tam dzięki temu ten Esteros jeszcze się jako tako wzmocni. Mamy kolejny mały czarny, no zobaczcie, no już mamy sporo tych salek po prostu, 15 i w górę. Dlatego też tych czarnych klejnocików leci naprawdę dość dużo. No i co, kluczyk może? No nie. Następny gemik na siłę, ej, dramat jest. Nie wiem, czy się coś zbugowało, czy o co chodzi, no ale my tu w ogóle nie możemy dostać, niestety, tego klucza do piekła. Następny na z rękę, ale mały, więc mnie nawet nie interesuje. Kurde, no żeby jeszcze jakiś legendarny poleciał, to jeszcze powiedzmy, że to było Worf, ale jak tak patrzę, to tak średnio. Dobra, wymienimy tego.
jeszcze u tego Barbara. Dobra, jest klucz. Czy to jest ten klucz? Mam nadzieję, że tak. Chyba innego i tak nie mieliśmy opcji. Tak, dokładnie, to jest do piekła. No długo, długo musieliśmy się męczyć, ale okej, lecimy. Teraz mamy Magusia. No on powinien paść szybko, jak się nie mylę. W sumie tutaj to piekło powinniśmy zrobić do końca, tak szczerze, jeżeli żaden magnaz nie zablokuje. 1181, więc dużo. No ale ja wolę sobie zostawić rzeczy do ewentualnego kibelka, więc te, co już były w kiblu, czyli ze strefy mroku, będziemy sobie wywalać. O kurde, ty, ten drugi mag jak szybko padł, pięknie. Co my tu mamy? Teraz mamy dla Woja i zobaczcie, Woj również wymieniona broń, razem z runką, pięknie. Udało nam się to zrobić bez rolowania sklepu, także świetna sprawa. Lecimy dalej, teraz mamy strefę mroku po raz kolejny, jakiś wojownik, dokładnie, no wojownik akurat powinien nam bardzo, ale to bardzo gładko siąść. Okej, okay, mamy 313 poziom zwiadowca, zobaczmy. No tak średnio bym powiedział, musiałbym runkę wymieniać. No niby tylko minus 3 główne, pancerz na plus, boki na plus, ale chyba opluję, chyba nie będę, bo musiałbym dziurę robić i tak dalej. Jeszcze tam nam pewnie coś lepszego poleci. Okej, okay, teraz mamy zwiadowcę, dokładnie. Teraz mamy maga i to jest chyba ostatni mag w ogóle w tym lochu, jak dobrze pamiętam. Czy muszę zamienić? Muszę niestety zamienić, no ale to już akurat warto sobie podmienić te itemki. To jest chyba ostatni mag w tym momencie. No i potem już będą sami wojownicy, ewentualnie zwiadowcy, jak się nie mylę. Mam nadzieję, że nie, tak coś kojarzę. Tyle razy już robię jedne i te same lochy i nadal nie pamiętam, jakie tam są klasy i tak dalej, ale dokładnie ten mag nam padł w ogóle bez problemów. Nawet nie spojrzałem, ile tam tu kryształu dawało, ale dobra, nieważne. Strasznie męczy to, że trzeba za każdym razem, jak się wraca do tego lochu, kolejna broń i 315 level, za każdym razem jak się wraca do tego lochu, zobacz, no plus 6, runka troszeczkę lepsza, ale nie jakoś giga. W sumie tą runę to możemy wymienić. Chyba 17 z tego co widzę to jest najlepsza runka. To w ogóle, chociaż nie, no tak, tak, możemy sprzedać. To jest w ogóle chyba najlepsza runka, jaką w tym momencie możemy zdobyć, więc ją sobie po prostu wymienię dla siebie, żeby już było z głowy. Pod kątem, tak jak wspomniałem, jeszcze tego Esterosu. Właśnie bardzo to jest męczące, że zobaczcie, wchodzimy w lochy, to nas zawsze przewija na sam początek i musimy przewijać znowu tutaj, tutaj, potem w dół i do tego piekła, nie? To jest takie, po prostu dłużej schodzi do wracania do tego lochu. Powinniśmy móc jakoś tak z automatu, chociaż no niby możemy, tylko właśnie jakbyśmy mieli więcej miejsca w plecaku. Mamy mało i niestety musimy tak robić za każdym razem. Okej, tu mamy ulepszoną jakość przedmiotu, ale daje troszkę itemków na plus, więc powiedzmy, że to zrobimy. Teraz strefa mroku. Co dalej? Teraz mamy kogo? Wojownika. Tak, teraz chyba już sami wojownicy do końca. Mamy tego wodza Mein Kampf, potem jest adwokat, który jest wojownikiem i na koniec jest Belzebos, który również jest wojownikiem. No fajny progres, nie? Nie, chyba zaczynaliśmy z 315 levelem, jak się nie mylę, więc już 11 w tym momencie leveli udało nam się wbić, także fajnie, to możemy sprzedać. No troszkę kryształu jest zmarnowane, ale tak jak mówiłem wcześniej, nam na tej postaci głównie zależy na metalu, bo tego nam w tym momencie brakuje. No bardzo zmieniły, powiedzmy, te paczki, nie? Bardzo zmieniły ten początek rozgrywki, bo te paczki mają w sobie bardzo dużo kryształu, no i zawsze z kryształem był problem. No a teraz mamy problem niestety z metalem przez to. Zresztą teraz to w ogóle były te paczki na Black Friday, gdzie one dawały znowu metal, także to w ogóle wszystko jest... Dobra, siedzi. W ogóle zobaczcie, bez żadnego problemu. Mamy piekło zamknięte, no i teraz mamy 13 piętro, które już tak łatwo nam padać nie będzie. Może jeszcze byśmy zrobili z jednego w tym 13 piętrze, no ale nie jestem tego przekonany, a patrząc na to, ile wydawaliśmy tutaj na skipy, żeby nam ten klucz poleciał, to chyba sobie w tym momencie odpuszczę. Co nam tu poleciało? Rękawice, dość fajne, tylko musiałbym runkę zamieniać. Nie, nawet nie muszę. Czy ja chcę to robić? No pancerza trochę, chociaż nie, chyba nie, bo musiał na miejsce na klejnot robić, no a pancerza trochę tracimy. Dobra, wyrzucamy. Nie ma co się tutaj jakoś bardzo napinać. Okej, czyli piekiełko zamknięte. Myślałem, że nam w sumie więcej da expa, no ale to też jest dość wczesny etap gry, więc nie ma co się dziwić. Mamy 317 level. No i zobaczmy, zrobię skana po raz kolejny, dlatego że jeszcze na tym odcinku nie robiłem. 33 minuty, no ale od piątku nie było odcinka, więc mam nadzieję, że wam się przyjemnie ogląda takie klikanko lochów. No i dobra, i teraz mamy tak. Na Esteros 0,84, wzrosło nam fajnie. No i w sumie tyle. Na Psyriusza Borka mamy 0,20. Na miłego klauna z kanału mamy prawie 2%. O, to jest ten, to jest 255 level. Kurde, no powiem wam, że on nam chyba nie da za dużo expa, nawet jestem pewny, że on nam nie da za dużo expa, ale jak pokonamy tego maga, to nam odblokuje i będziemy mogli chyba dalej kliknąć, chociaż teraz mamy znowu maga.
No to jest 261 level, no nie, no to jest tyle co nic, to nawet nie ma co. I chyba ten ostatni, jak dobrze pamiętam, to też jest mag. To dobra, na razie oplujemy. Góra Olimp Cerber 1.24, chyba też opluwam, który to jest level w ogóle? 270, no to też są groszowe sprawy. Hel mamy 0.98, to też są groszowe sprawy. No i mamy ten Esteros. Esteros, który 0,8, na którego mamy 0.84%, on nam da 300 prawie milionów expa, no i go sobie poklikamy. Wojownik, fajne procenty, zaczynaliśmy to, mieliśmy na niego 0, a tam chyba 40, więc fajnie wzrosły te procenty, ponad dwukrotnie, no i zobaczymy, czy uda nam się go pokonać. Ten 10 to jest chyba mag, więc maga no już niestety na pewno nie zrobimy. Ale kurczę, no, zamknęliśmy wieżę, zamknęliśmy czy cyrk grozy i nie 13 piętro, tylko piekło w mroku. Wbiliśmy tutaj w tym momencie już 12 leveli, jak ten nam padnie, to będzie 13. Bardzo fajny progres, nie? Bardzo fajny i w sumie to można powiedzieć, że dość mocno się zbliżyłem do tego mojego celu, czyli do tego 320 poziomu, bo taki mniej więcej sobie cel na dzisiaj tutaj ustawiłem. No i zobaczymy, jak to pójdzie, no ale najpierw musimy tego góroła zapchnąć. Nie wiem, jak to z tym tornadkiem, powiem wam jeszcze, kurde, no jakby to tornadko nam tam, jakbyśmy ominęli tych nietoperzy, to potem by może jakoś z górki poszło. No ale dobra, na razie się skupiamy na górołazie, bo to nam da najfajniejszą ilość expa. Na Hemoridor, na Smoldera mamy 0,12, na Karuzele z idolami mamy 0,02, no i wszystkie lochy tam następne to jest po prostu not possible i tak naprawdę generalnie nam tutaj zostają magowie z tymi jakimiś tam procentami, więc no magów niestety odrodzeniami się nie oszuka na tej naszej postaci, więc jest jak jest, nie ma co się dziwić, tutaj magowie to zazwyczaj dla tego łowcy demonów są bloki, no najwięcej by nam dało oczywiście broń z legendarnego lochu, to w ogóle nie ma co się dziwić i jakby to chyba nic nowego, dobra, siedzi, ej, to w miarę szybko, że właśnie broń by nas najbardziej tutaj zbustowała, no i to jest mag, no jego na pewno nie zrobimy, no ale niestety ta broń nam nie poleciała. Tu mamy na wszystkie cechy, no możemy sprzedać, możemy jeszcze troszkę ewentualnie HP sobie dorzucić, 2610, więc ładnie. No i co, SF Toolsa już nie sprawdzam, bo nie ma sensu, już raczej tutaj na nic nam nie wzrośnie za bardzo, to Tornado jeszcze możemy delikatnie poklikać, zobaczyć jak to nam pójdzie. Okej, kolejny nam padł, no zobaczmy ile, no kurczę, ponad 1,5 levela musimy z samego Tornada wyciągnąć, to chyba nie będzie takie proste, żeby to zrobić, żeby ten cel, tak jak mówię, zrealizować, no ale zobaczmy, zobaczmy, no tutaj zobaczcie, tych to, boże, żołnierzy, tych nietoperzy jest bardzo, bardzo dużo, każdy nietoperz to jest jeden level w górę, jak widzicie, to możemy sobie sprzedać normalnie, teraz mamy, a nie, teraz mieliśmy dwa razy 360 poziom, no i kurczę, ci nietoperze, te nietoperze się w zasadzie nie kończą póki co, chociaż nie, ej, dobra, kończą się już powoli. Jak nam jeszcze ten padnie, a powinien, bo te trzy ostatnie widzę, że siła zbliżona, dokładnie, skończyły się i teraz mamy byczy karg, który ma 361 level, kolejny wojownik, ej, to może, szczerze mówiąc, to jeszcze pójść, jak tak patrzę, coś nam tu poleciało, możemy sobie jeszcze troszeczkę dodać, o, w ogóle, a, no tak, bo wymieniliśmy tam gemiki, to nie ma co się dziwić, że nam wzrosła ta zręczność. Teraz mamy Magusia, który chyba no padnie, przynajmniej mam taką nadzieję. Do tej pory było tak, że magowie w tym tornadzie padali szybko, chociaż no tu widzimy, że jakiś tam niestety delikatny, można powiedzieć, opór jest stawiany przez tego bagiennego Dragora. No wbiliśmy no ponad 1,5 levela w tym momencie. Kurde, no jak on nam nie padnie, to będzie problem, dlatego że no dalej już tutaj niestety nie popchniemy. Okej, padł nam, troszkę musieliśmy wydać. Teraz mamy wojownika Siorba, też nam padł szybko. Kolejny wojownik, no gdzie są jacyś zwiadowcy? Zobaczcie, mieliśmy tą serię nietoperzy, sami wojownicy. Potem mieliśmy dalej wojowników, potem jakiś mag po drodze, a teraz kolejni wojownicy. No masakra to jest, ale chyba już wolę tych wojowników od tych magów na tym etapie, szczerze mówiąc, dlatego że... No i tam kolejny mag, dlatego że nam to no jakoś tam odrodzeniami idzie oszukać i po prostu padną, nie ma co się dziwić, że tak to wygląda. Teraz mamy Lawopluja maga, który padł szybko, teraz mamy Ponikoni, który też chyba padnie szybko. Ja tam nie zwracałem uwagi niestety na statystyki, ale wydaje mi się, że dobra, siedzi, wydaje mi się, że te nietoperze miały tam jakieś delikatnie zbustowane statystyki względem tych kolejnych przeciwników. Dobra, mamy prawie 319 level.
w tym momencie. Jeszcze tam troszkę, dosłownie dwóch, trzech, może góra czterech przeciwników i ten 319 powinien nam wpaść. Teraz jest Rasłońc Wojownik. Teraz mamy niestety kolejnego maga. Kurde, niedobrze, niedobrze, że ten maguś nam się pokazał. Szkoda, że w sumie procentów nie ma w SF Toolsie na tych pobocznych przeciwników w Tornadzie, tylko na tych głównych, no ale to też implementować tych wszystkich przeciwników to nie będzie takie proste. Zakładam, no a tutaj wiadomo, że tacy poboczni przeciwnicy bardzo szybko padają. Dobra, siedzi nam, no i kolejny mag. Jezu, jakie to jest irytujące. Zobaczcie, żaden zwiadowca. Przebiliśmy w ogóle 400 tornado. Dobra, siedzi, siedzi. Maguś ten nam padł bardzo szybko. Kolejny też nam padł, no i wreszcie zwiadowca po chyba jakichś 30 piętrach. No ale tylko jeden. I teraz kolejny wojownik, ale okej. Okay, bardzo nam to sprawnie poszło, jak tak patrzę. Kilka z rzędu. No lecimy, lecimy dalej. Zobaczymy, na czym w końcu się zatrzymamy. Chociaż kurde, no powiem wam... No ciężko będzie wbić jeden level samym tornadem, nie? Ja już tutaj nie mam zupełnie żadnych lochów do ewentualnego przeklikania. No oprócz tego 13 piętra jeszcze by można w mroku spróbować, ale już nie chcę tego klucza skipować, bo to jest loteria. Albo nam wypadnie za pierwszym, albo za dziesiątym. Tak jak zresztą wcześniej widzieliście. Szkoda tutaj grzyba, zwłaszcza na takich małych kwaterach. No ale dobra, tu nam jakoś siadło. Teraz mamy grzybuna magusia. 408 to już jest tornadko. No zobaczmy, jeszcze to nam pójdzie, czy nie pójdzie. Okej, to jeszcze poszło, teraz mamy zwiada, to powinno pójść gładko, dokładnie, kolejny zwiad gładko. Kurde, no czemu nie może być 10 zwiadów z rzędu? No ale okej, okay, powolutku, powolutku, powiedzmy, że ten expik nam wzrasta. Dobra, tu sobie jeszcze dodamy w to HP, żeby na pewno się wzmocnić tak jak tylko możemy. To nam znowu padło, to nam kolejny mag padł, kolejny zwiadowca, okej, okay. Już się zbliżamy do połowy levela wbitego z tego tornada. No ładnie to idzie, nie? Ładnie to idzie przynajmniej póki co. Zobaczymy, jak będzie dalej. 31600 ma ten siły i ma 40, tam chyba 2000 było dokładnie, coś koło tego wytrzymałości. No to są bardzo zbliżeni przeciwnicy, nie? Pod względem statystyk, więc tutaj raczej nie będzie problemu, zwłaszcza z tymi odrodzeniami. No gorzej jak na takiego maga trafimy, chociaż magowie tu mają głównej statystyki podobną ilość, ale HP mają o wiele mniej, tylko 31 tysięcy, jak tak patrzę, na przykład ten krokokopter 367 poziom, no ale niestety to jest maguś. Dobra, ale jeszcze nam padł, zwiadowca pada bez problemu, ok, następny maguś, kurde, no ale my dociskamy, no już tak na hama, nie, na hama chcę po prostu ten 320 level wbić, no ale zobaczymy, czy nam to aby na pewno pójdzie. Tam tych środowisk jeszcze się zastanawiam, ale w środowiskach to my nie mamy za dużo do ubicia. Mieliśmy tą dzyńkę, to zrobiliśmy na samym początku odcinka. Także tak to po prostu się prezentowało. W sumie mogłem to zrobić wczoraj, bo i tak tą dzyńkę już miałem na stówce i sobie zgarnąć 3 jedzonka zamiast jednego jeszcze podczas trwania eventu. No ale właśnie, to jest to, że ja nie zawsze... powiedzmy, myślę jako tako logicznie. Dobra, no dawaj, dawaj, jesteśmy na magusiu niestety i czyżby to już był blok 418, jak to wygląda ze statystykami? No podobne, podobne do tamtych, ale może być tak, że tu niestety już zabraknie obrażeń i tego magusia nie zrobimy, chociaż byłoby szkoda. Dobra, powiedzmy, że jeszcze jest 25 grzybków, no jak on nie padnie, to nie ma co marnować, no bo i tak jeszcze pół levela z tego tornada byśmy musieli wycisnąć. No ale prawie, prawie, z tego co widzę, prawie nam się udało ten 300... Okej, okay, dobra, jeszcze padł. Mamy teraz woja. Dobra, jest jeszcze jakaś nadzieja delikatna. Tu z każdym kolejnym poziomem... Kurde, i następny mag. Znowu bardzo podobne statystyki, ale tu co chwilę bliskie próby, jak tak patrzę. Więc może on jeszcze by nam padł. No jak... O, dobra, siedzi. Jakbyśmy byli berkiem, to byśmy się cieszyli, że mamy tych magów. A tu niestety, jako łowca demonów, no nie jest to takie proste. Zwiadowca to raczej bez problemu, dokładnie, no i kolejny mag, no też statystyki podobne, ale nie wiem, szczerze, na tamtego musieliśmy już trochę się wymęczyć, żeby go ubić. A jak to pójdzie dalej, zobaczcie, jak nam mało brakuje, my już 100 milionów expa równe nam brakuje, my już prawdopodobnie dzisiaj zawki ten level 320 wbijemy, no ale jest jak jest niestety. Okej, okay, no tam mieliśmy bardzo bliską próbę, znowu bardzo bliską próbę, milion HP mu zaledwie zostało, a on ma tylko 24, no co chwilę są takie bliskie próby, no ale to jest standard, zawsze to tak wygląda, jak się walczy z magami, że co chwilę bliziutka próba, ale niestety ciężko jest postawić tą kropkę nad i. Dobra, jeszcze 20 grzybków, nie ma co, no mógłbym na jakiegoś wojownika czy zwiadowcę przede wszystkim poświęcić więcej, ale jak tutaj mag nie chce paść, to już będzie ciężko cokolwiek zrobić, chociaż powiem wam, że jak teraz nam tak niewiele brakuje,
To, żeby jednak dopiąć swego, ja zawsze taki jestem, zawsze jak nagrywam odcinek, to zamiast kliknąć to, co mi łatwo pada, co daje najwięcej expa, to ja muszę docisnąć i zmarnować o wiele więcej grzybów, niż bym zmarnował, jeszcze zrobię skana w ogóle, niż bym zmarnował, no po prostu kliknąć, zakończyć na tym powiedzmy 317, 18 i z głowy, nie? To ja tak muszę za wszelką cenę docisnąć. Dobra, 100 milionów expa nam jest potrzebne, czyli tak, przede wszystkim Cerber, na niego mamy fajne procesy, ponad 1%. Zobaczmy, ile on nam w ogóle da tutaj. 270 poziom, no tak jak mówiłem wcześniej, bardzo pewnie malutko. Niestety, no ale powinien paść jako tako. Potem mamy na Hell 1%, więc no może też. Hell to jest mag, co prawda. Jakie mamy tutaj w ogóle obrażenia? Obrażenia od zimna, więc te obrażenia są ok. Hell ma co? Hell ma też ogień, czyli idealnie można by powiedzieć. Jeżeli chodzi o niego, to to zimno będzie bardzo dobre w tej naszej broni, więc tutaj pewnie dlatego też mamy wyższe procenty po prostu. No ale zobaczmy, 1,24%, bardzo mało, bardzo się tego nie opłaca klikać, powiem wam, za to, ile on nam expa da, zamiast po prostu jak już będzie tam koło dychy, to sobie kliknąć. No ale zobaczymy, no 320 level, chciałbym to dobić, chciałbym to mieć. Za ile tu w ogóle będzie jeszcze level z kalendarza? No 9 dni, to jeszcze sporo, żeby tu dostać jeszcze więcej, powiedzmy, tego expa. Dobra, no dawaj, no to jest zwiat, kurde, no jakaś fajna ilość odrodzeń po prostu z naszej strony i ten Cerber by padł bez dwóch zdań. Powiedzmy, że jeszcze tak, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, dobra, nie padł nam i jeszcze się zastanawiam, czy może spróbować tutaj jakieś środowiska poubijać. Nie wiem, ile to nam da expa, szczerze mówiąc, ale może spróbować, chociaż no kurde, tym zębikiem rysia to nie będzie takie proste, żeby go ubić, zwłaszcza bez złapanego toperza, bo ten zębik ma po prostu mniejsze statystyki. Jak złapiemy toperza, to będzie miał jeszcze delikatnie większe. To może nie, to nie. Tutaj sobie ubiliśmy. Może tu, może tym ponikiem tego wykijadło, jako tako by nam się udało ubić, mam przynajmniej taką nadzieję. To przy okazji delikatne, powiedzmy, delikatny ślad na odcinku będzie z przejść, tam było 122 tysiące. No tu kwestia uników, nie? To przejście jest akurat dość proste, po tym z wykijadło na tyrka jest problem, dlatego że pamiętamy, no mamy ten zmieniony backend, także niestety tyranożar jest dość potężny. I dobra, wpadło nam, ile to nam dało expa? No nie za dużo, nie za dużo niestety, ale grunt, że nam padło. Zobaczmy sobie w ogóle. Nie tutaj, chciałbym tutaj jakąś bitwę, byle jaką, żeby zapisać, bo tam nie kliknąłem, za szybko to nam padło. Dokładnie, zobaczmy. Raz, dwa, tu nie, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 uników, 15 uników ponika, bardzo dużo z rzędu, no ale siadło. Dobra, co dalej byśmy mogli? Czy ja tutaj tego nie ubi... O, dobra, ubiłem, ok. To nie będziemy oglądać, bo chyba nic ciekawego, ale siadło. No i teraz tu, czy my tą syrenię ubijemy tym... Kto to jest w ogóle? To jest Maguś. No my jesteśmy wojownikiem jako ten żarłacz, więc może i by się... Chociaż nie, no widzę, że tutaj w ogóle zero jakichkolwiek bliskich prób. Ale dobra, środowiska jeszcze wycisnęliśmy. Takie, jakie mieliśmy wycisnąć, więc lecimy do tego Cerbera. No to jest nasza ostatnia nadzieja, można by powiedzieć. Nasza ostatnia nadzieja na wbicie tego 320 levela bez robienia jakiejkolwiek awanturniczości czy czegoś takiego, tylko po prostu dobić ten level i mieć to już z głowy. Zakończyć ten odcinek, który trwa już 47 minut. Bardzo, ale to bardzo długo, ale mam nadzieję, że się wam podobał. Mam nadzieję, że takie klikanko lochów lubicie, zwłaszcza na nowym serwerze, który zaledwie ma miesiąc i jeden dzień w tym momencie, coś koło tego, więc mam nadzieję, że po prostu jesteście zadowoleni. Nie pokazywałem za dużo lochów, dlatego że tam jaka bliska próba, dlatego że no nie było tutaj tak jak za bardzo nic ciekawego. Jakieś tam te lochy, co nam dały po 300 milionów expa. Ej, a my w ogóle zobaczyliśmy, jak nam padł górołaz? Wydaje mi się, że nie. Teraz to już nie wiem, bo już ten odcinek prawie godzinę nagrywam, więc nie jestem przekonany, szczerze mówiąc, czy wam to w końcu pokazałem, czy też nie pokazałem, ale możemy w zasadzie to zrobić za moment. I jeszcze te portale wam pozapisywałem, to też sobie obejrzymy. No dobra, ale to zaraz. No padnij, proszę cię. Jezu, ponad 1%. No i tu w ogóle zobaczcie, że większość prób to jest to... O, tam była jakaś bliska, ale większość prób to jest takie, wiecie, totalnie jakby on nie był do zrobienia, nie? No ja tu jeszcze się upewniam ze trzy razy, czy aby na pewno
dobrze spojrzałem, że to faktycznie chodzi o Cerbera i że to faktycznie on, na niego mamy tyle procent, no ale z tego co widzę to tak, z tego co widzę jak najbardziej, to o niego chodzi, nie o żadnego tutaj innego i dobra, siedzi, ledwo, zobaczcie jak to jest obliczone, widać to chyba na tym, na, no widać dokładnie, 920, prawie 9000 expa, więc ledwo udało nam się go pokonać. Zobaczmy w ogóle ile tutaj jeszcze... Pierwsze odrodzenie, to może tak przeskipuję. Drugie odrodzenie, trzecie odrodzenie. Zobaczmy. Czwarte odrodzenie jeszcze. Okej, cztery odrodzenia potrzebne były, bardzo dużo. No i teraz, no i co? Dobiliśmy to, mamy to, mamy ten 320 poziom. W sumie to sobie mogę sprzedać, to na razie zostawimy, będzie do kibla. Co wam jeszcze chciałem pokazać? Tego Esterosu wam nie pokazałem, tylko... O, zobaczcie, to jest nadal zbugowane, że jak ubijamy te nietoperze... O, jest górowaz, okej, to możemy obejrzeć. Chyba nie oglądaliśmy, nie jestem pewien. Zobaczmy, pierwsze odrodzonko, drugie odrodzonko, pół HP mu zbiliśmy. Chyba będzie jeszcze trzecie, dokładniej chyba tyle, tak mi... A nie, jeszcze czwarte, dobra. O, już myślałem, że jeszcze piąte, ale nie, cztery odrodzenia. Dalej się to buguje, że jak ubijamy nietoperze, to się pokazuje jako nasze lustrzane odbicie. No i na sam koniec jeszcze na szybko te portale do piekieł mogę wam pokazać. No portale do piekieł po tym evencie Black Friday'owym padały codziennie jeden, więc bardzo to sprawnie szło. No ale był boost związany z czarnymi kamykami, więc nie ma co się dziwić. Potem to niestety, tu mamy wojownika w ogóle, potem to niestety już dość mocno tak jakby spowolniło, nie? O, tu w ogóle zrobiliśmy na raz, zobaczmy. Pierwsze odrodzonko, bardzo dużo HP mu zbiliśmy, ponad pół. No i co? I chyba drugiego nie będzie potrzeba, tak mi się wydaje. Dokładnie, na koniec bardzo mocny kryt, cyk. Dalej, teraz mamy krwawą Martę. Krwawa Marta to jest zwiadowca. O, też ją na raz zrobiliśmy, zobaczcie. Przed pierwszym odrodzeniem pół HP. No i teraz mamy odrodzonko i co? No i tyle wystarczyło. Dalej, żeby tak speedrunować, powiedzmy ok, teraz mam Magusia, no z magami to się trochę męczymy, wiadomo jak to wygląda. No ale tutaj dobitka. No i na koniec to co ubiliśmy wczoraj wieczorem, również mag. No i jak widzicie, też bez żadnych problemów. A teraz kogo mamy? Chyba też maga, nawet nie pamiętam już. Wszystko, trochę tutaj, trochę zaspamowaliśmy czat, mam nadzieję. O, zobaczcie jak to ładnie wygląda. Troszkę tutaj czat zaspamowany, no i troszkę progresu zrobionego, 15 leveli, więc bardzo dużo. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, oczywiście przepraszam, że tak długo wyszło, no ale no jeszcze gadaliśmy o tym apo przez chyba pierwsze 15 minut, ale mam nadzieję, że koniec końców lubicie takie odcinki, że się wam podoba. Można sobie obejrzeć na przyspieszeniu razy półtora, można sobie obejrzeć na raty, powiedzmy najpierw połowę, potem połowę po 25 minut, wszystko. Dziękuję wam pięknie za uwagę, pamiętajcie o subskrybowaniu z dzwonem, pamiętajcie o wbijaniu na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie oczywiście pisać komentarze, co sądzicie o dzisiejszym progresie, jak tam wam idzie na W60, jak tam wam idzie legendarny loszek, który tak jak mówię, my głównie będziemy robić na streamkach, może ewentualnie jak jakiś fajny run mi siądzie, to wrzucę na YouTube'a, zobaczymy. Co dalej, kciuka w górę, nie wiem czy mówiłem, chyba nie mówiłem, no i piszcie w tych komentarzach i co sądzicie o tym apo, to też możecie napisać, a ja tak jak mówię, pięknie wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć.